Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. My, słuchajcie, wróciliśmy z zakupów, bo nasza ogromna lodówka świeciła pustkami na maksa. I w ogóle obczajcie to, te rzeczy, które tu leżą. To jest, słuchajcie, 620 zł. Tak mi się wydaje, bo 360 w Biedronce chyba i 260 w Lidlu. Czajcie to? To kosztuje 600 zł. Jest to trochę dramat, tak bym powiedziała. W sensie, naprawdę jest tu tego sporo, żeby nie było. Ale no jest to duża kwota. Rozłóżmy sobie to na placie i zobaczmy, co to takiego. Papier zostawił już tutaj, Andrzej go schował na górę. Ale całą resztę rozpakujmy i zobaczmy, co takiego tyle tu kosztowało. Tak prezentuje się ta góra jedzenia. Oczywiście papier został już przełożony do łazienki, a woda stoi sobie w pokoju, w zgrzewce, ale zobaczcie, ile tego jest. No, sporo kasiory. Sporo też na blacie, aczkolwiek oczekiwałabym chyba mimo wszystko, że będzie to tańsze. Tutaj mamy zapas woreczków na śmieci, szynki, jedna długa. Tutaj Andrzej, słuchajcie, kupuje steki. I te steki z Lidla i z Biedronki są naprawdę bardzo spoko, prawda, Andrzej? No i taki kotlecik, taki lepsiejszy, kosztuje 15 ziko, więc jak na obiad ja sobie do tego robię jakieś frytki albo ziemniaczki, no to za takie coś w restauracji to pewnie by się przynajmniej 6 dych chcieli, nie? Mamy kurczaka, passatę, białe bułki. Ogólnie staramy się jeść głównie ciemne pieczywo, ale mamy jeszcze pasztet od mamy Andrzeja, a pasztet trzeba zjeść z białą bułką. W sensie tak mi się roi w głowie, dlatego białe. Tu pizza, żeby nie było za zdrowo, nie chce nam się robić dzisiaj obiadu. Ciemny makaron. Ten łosoś, słuchajcie, był w dobrej cenie, bo był po 55 zł za kilogram. Jeszcze no, ale jest. Ale nadal to jest taka dużo. No dużo, no ale no w sumie no, mogłoby być drożej. Brokuł, mini naleśniki, natka pietruszki, cukinia, pieczarki, cebula, pomidorki. O, w dobrej cenie był indyk. On był, słuchajcie, po 18 chyba złotych, po 19 zł za kilogram. Także mega spoko. Pomidorki, marchewka. Z tych rzeczy, z tej zieleniny ogólnie, która tu leży, planuję zrobić taką domową kostkę rosołową w termomiksie, co zapewne wam pokażę. Mamy serek, pomidorki. Arbuz to jest wyjątkowe coś, nie? Tak. Po porę roku. Mam nadzieję, że ten arbuz będzie choć trochę smaczny. No, tam się wino kryją napoje wyskokowe. Wino jest nam potrzebne do tego, żeby zrobić, wiecie, ten bulionik własnej roboty. No, a Asti to tak raczej na wieczór z kąpelą. Mamy też mleko, mamy banany, borówki były w bardzo dobrej cenie, coś niezdrowego, czyli chipsy, chrupki, granola, jogurty, śmietanka i te spody do pizzy. I słuchajcie, i to wszystko naprawdę 620 zł. No, ale spory zapas, bo dawno nie byliśmy. No tak, to prawda, nie byliśmy na zakupach chyba z 2 tygodnie. Także tak, jak już jestem przy zakupach, to jest jeszcze jedna rzecz, która do mnie przyszła i kryje się w tym kartonie. To może najpierw go otworzę i za chwilę wam pokażę, co jest w środku. Miałam wczoraj do was wrócić wieczorem, żeby wam pokazać, co takiego jest w tym kartonie i oczywiście tego nie zrobiłam. Dzisiaj powinnam zrobić ten mój bulion i pewnie też tego dziś nie zrobię. Przełożę to na jutro czy coś takiego. No wam nie robi to różnicy, bo i tak to obejrzycie w tym filmie. Ale cierpię na niedoczas jakby co. Tutaj jest etykieta z moimi danymi, więc zabieram. I tak mam. Mam tutaj, słuchajcie, kolagen od Dank, bo uważam, że jest naprawdę bardzo fajny i powiem wam, że czułam różnicę, jak go nie używałam. Że ta moja kondycja moich włosów, zwłaszcza ich wypadanie, się trochę nasila. Także powiem wam, że co roku, na początku roku, kiedy są urodziny Marity, jest taka duża promocja i ja wtedy robię zapas na cały rok. I zazwyczaj robiłam tak, że zamawiałam różne smaki, ale w tym roku doszłam do wniosku, że kogo ja oszukuję i tak najbardziej właśnie smakuje mi truskawka i poziomka, więc zamówiłam same takie, a tutaj pod spodem, słuchajcie, kryje się energetyk, więc nie będę go wam pokazywać, bo energetyki nie są zdrowe. Zresztą teraz w ogóle przecież nie można ich tak po prostu kupić w sklepie, ale ponieważ nie jest to najtańszy energetyk, a na tej promocji wychodził sensownie, więc stwierdziłam, że sobie kupię, bo od czasu do czasu mam po prostu na coś takiego ochotę, wiecie, o co chodzi. I tak stwierdziłam, że jeżeli będę miała już jakiś pić, to ten, który
powiedzmy, że jest zdrowszy. Także zaraz sobie to przełożę i wrócę do Was, jak już będę miała czas, żeby usiąść przy garach. A kiedy to będzie, to powiem Wam, że nie mam pojęcia. Miałam do Was szybko wrócić i zrobić ten swój taki, wiecie, swoją kostkę rosołową, tak to nazwijmy, domową. I się to nie wydarzyło, słuchajcie, bo mieliśmy tyle pracy, ja miałam tyle pracy, że no nie byłam w stanie życie ogarnąć w tym tygodniu. Ale dzisiaj jest sobota, oglądaliśmy mecz paletkary, no niestety. Iga się pożegnała z turniejem, ale jest sukces dzisiejszego dnia, upiekłam ciasto. Już Wam je pokazuję, bo tutaj sobie grzecznie odpoczywa. Zobaczcie, ile mi wyszło tych kropelek, pięknie to wygląda. Wiem, że w wielu częściach Polski mówi się na ten sernik rosa. U mnie w domu mówiło się na to łzy Wałęsy, nie wiem dlaczego tak. Ale tak, kropelki wyszły, pierwsza klasa. Także teraz zbieramy się i jedziemy właśnie z ciastkiem do rodziców. Oczywiście zrobimy jeszcze tą kostkę rosołową, tylko nie dziś. Albo może dziś wieczorem, albo jutro zobaczymy. Z takich ciekawych rzeczy to planuję dla Was nagrać update, a w zasadzie film, o moich brwiach permanentnych, bo one już się wygoiły od ostatniego zabiegu. Ale żeby nie było nudno, to stwierdziłam, że pójdę też zrobić sobie permanentne usta. I tak się składa, że jutro właśnie będzie ten dzień. Oczywiście, kurde, jak na złość, tutaj jakiś pypeć wokół ust mi wyszedł. Co będzie oczywiście utrudnieniem dla naszego zabiegu, bo albo trzeba będzie to jakoś ominąć, w sensie nie wiem, czy zrobimy usta jakby pod tym pypciem, w sensie wiecie, czy poprowadzimy linię pod tym, czy po prostu ominiemy ten fragment i będzie taka, nie wiem w sumie, nie wiem, bo w brwiach miałyśmy taki problem i potem przy dopigmentowaniu się poprawiłyśmy. Może teraz też tak zrobimy, nie mam zielonego pojęcia, jak to się odbywa. Tak, moja cera ma taki nie najszczęśliwszy czas, ale takie życie. No. Pomarudziłam sobie, to teraz biorę ciastko, jedziemy do rodziców i wrócę do Was, obiecuję, jak będę się brała za tą kostkę rosołową. Witam Was przy termoświeży, a to oznacza, że w końcu będziemy robić koncentrat bulionu warzywnego. Ja już kiedyś robiłam i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo spoko. Z takich plusów, to jak już sobie to przygotujecie, to może aż 3 miesiące stać w lodówce. Można to też zamrozić w kostkach i używać tego aż przez pół roku. Także naprawdę spoko sprawa. Żeby nie robić tu bałaganu przy Was, ja już sobie wszystkie składniki przygotowałam. I to jest trochę oszustwo, ale no wiecie, można to zrobić wcześniej, można robić to na bieżąco, tak jak Thermomix pokazuje. Oczywiście powiem Wam wszystkie proporcje tego, co będę robić, dlatego, że to jest tak naprawdę coś takiego, co możecie zrobić w domu, bo wiecie, te warzywa się będą gotować, z tego zrobi się papka i to potem będziecie mogli w domowych warunkach zblendować blenderem po prostu, jeżeli nie macie termoświra. Jak ktoś z Was ma Lidlomixa, no to jak najbardziej też może tego przepisu używać, tylko pamiętajcie, że te urządzenia mają trochę inną moc, trochę inne ostrza i nie zawsze te obroty, które są ustawione dla Thermomixa w przepisie, jakby będą wystarczające dla Lidlomixa. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. To tak tytułem wstępu. No i co? Zaczynamy. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest w ogóle może tak. Wybiorę sobie moją liczbę porcji i ja jak już robię, to robię rasa porządnie. Czyli ja sobie wybrałam, że będę to robić na 1000 gram. Będzie kilogram koncentratu, słuchajcie. Andrzej jaką minę zrobił za kamerą. Przepis zaczynamy od 75 gramów parmezanu. Ja Wam się przyznam, że nie kupiłam tego sera. Będę się wspomagać serem Grana Padano. Tak naprawdę osobiście uważam, że te sery są do siebie dosyć podobne. Grana Padano jest na pewno dużo tańsze. Więc ja rekomenduję taki zamiennik. Jak ktoś jest serowym świrem, no to oczywiście zostańcie przy tym Parmigiano, ale jeżeli o mnie chodzi, to ja sobie właśnie wolę ułatwiać życie, więc kupuję zazwyczaj już Grana Padano i to takie w wiórkach, więc nie musimy teraz tego miksować, bo wiecie, jak ja bym to teraz wrzuciła w kostkach i zmiksowała, to musiałabym tą misę umyć, a ja jestem leniwa i nie będzie mi się chciało. No, więc pominimy ten krok i do tego wrócimy później. Dobra, to sobie pomijamy.
No i zaczynamy z naszymi, słuchajcie, warzywami. Ja to wrzucę wszystko naraz, zaraz wam powiem, czego tu jest ile dokładnie. Mam moją cebulę pokrojoną na połówki, tak jak było w przepisie. Mam też oczywiście marcheweczkę i tej marchewki jest tu sporo, o ile dobrze pamiętam, to było to 280 gramów. I jest tutaj też pokrojony już przeze mnie w takie, wiecie, drobniejsze kawałeczki seler naciowy. Ja to wszystko wrzucam naraz, bo ja mam to oczywiście odmierzone, żeby była jasność. Także tak, 300 gramów selera naciowego, 380 gramów pokrojonej marchewki i do tego 150 gramów cebuli pokrojonej na pół. I to w tym kroku jest wszystko. Teraz zakładamy sobie naszą miarkę. No i co? I miksujemy. Teraz będzie głośno, więc może zróbmy sobie chwilę przerwy. Tak wygląda, słuchajcie, nasza papka. Pokażę wam to, bo i tak muszę to przełożyć do miski. No, jak widzicie, bardzo mocno się to rozciapczało. Powiem wam, że ilekroć używam tego urządzenia, to jestem pod wrażeniem tego, jaką to mocną breję robi z twardych rzeczy. Jakby jest to strasznie satysfakcjonujące w używaniu. Ale dobra, to poczekajcie, przerzucę sobie to do miski i zaraz do was wracam. Wyłącz tą kamerę. Poświęcenie. To będzie blooper. Jeśli miałabym wybrać jedno warzywo, którego nienawidzę, to byłaby to cebula. Może nie wyobrażam sobie, co by było, jak ja bym to kroiła ręcznie. Ej, ale to prawda, Thermomix jest spoko do krojenia cebuli. Ogólnie do krojenia cebuli jest fajny trik, że się tam kroją w połowę, w paski i potem tak działać jak jedro z kosteczka. Ale jak ktoś nie lubi, to Thermomix i... Wiecie, jak kroję cebulę? Jak nie używam Thermomixa? W okularkach do pływania i powiem wam, że to jest totalnie głupie, ale totalnie działa. Więc jeżeli jesteście tak tacy wrażliwi jak ja, że po prostu wystarczy wam odrobina zapachu cebuli i już po prostu płaczecie rzewnymi łzami, to naprawdę polecam założyć okularki, tylko wiecie, tak sobie je ścisnąć, żeby tam ani odrobina tego powietrza nie doleciała wam do uczu. I to serio działa. Wygląda się jak kretyn w kuchni, w okularkach, ale jakby wiecie, cel uświęca środki, tak? Tak się mówi? No tak. Dobra, przełożyłam sobie tą moją breję. Nie wczuwałam się jakoś bardzo, bo wiecie, to i tak potem się wszystko wymiesza i będzie to jedna wielka papka. I teraz mamy kolejne cudowności. Więc tak, jest 150 gramów pokrojonego na kawałki pomidora, do tego 200 gramów cukinii pokrojonej na kawałki i tam w przepisie, powiem wam w ogóle, jak się wejdzie w szczegóły, to było informacja, że obranej. Więc ja ją obrałam, chociaż normalnie używam, jakby jak robię coś z cukinii, to używam jej ze skórką, po prostu ją myję. A żeby było gorzkie, takie... No właśnie, nie wiem, wiesz? No ale tak zrobiłam. Do tego jest 1,5 ząbka czosnku, moje ząbki były miniaturowe, więc dałam je aż 3. I do tego 75 gramów grzybów świeżych lub mrożonych, uprzednio rozmrożonych. Ja nie mam grzybów jako takich, więc za mój grzyb posłuży mi pieczarka. W sensie dla niektórych pieczarka to nie grzyb, dla mnie pieczarka to grzyb. Więc użyję pieczarki. No i mam tu już wszystko odmierzone. A i kolejna rzecz, dwa liście laurowe, to jest opcjonalnie. Ja ich nie daję dlatego, że one są takie strasznie sztywne, mnie to potem denerwuje, jak mi się to trafi. Więc nie chcę mieć tego w tej mojej brei. No i rzecz, którą przyznaję się, że zapomniałam kupić, czyli zioła. Na przykład bazylwia, szałwia albo rozmaryn. Listki, tutaj jest 9 gałązek. No i potem mamy 6 gałązek natki pietruszki, za to pietruszką nadrabiam, bo miałam jej więcej. Także już wiecie, zużyłam całą, żeby nic mi się nie zmarnowało. I to jest cała ta miseczka. Przerzucam i znowu miksujemy. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Ale breja się zrobiła z tej cukinii, nie wygląda to apetycznie, wam powiem. Wygląda jakby ktoś już to raz zjadł. Ale dobra, będzie lepiej. Zgarniamy kopystką. Wszystko na dół, tak jak tutaj jest pięknie wszystko wytłumaczone. I jeśli dobrze pamiętam, to za chwilę będziemy wyłączyć wszystkie te nasze składniki. Tak mnie się coś wydaje. Ale żeby nie było, że oszukuję, to dodać rozdrobnione warzywa. Miałam rację. W sumie to też były warzywa. Więc to tak. Dobra. Delikatnie, żeby nie nabrudzić, bo jak pobrudzę, to nie będzie chciało mi się tego sprzątać. Więc zróbmy to ostrożnie. No i dobra, i mamy tutaj już całą naszą paczkę. Ładnie pachnie. Tak, to prawda, no. Powiedziałabym, że dosyć mocno czuć tą pietruszkę. Mimo, że nie jest jej dużo, no nie?
I teraz tak, 180 gramów soli gruboziarnistej lub 180 gramów soli drobnej. Chyba lepiej użyć drobnej, bo ta gruboziarnista jest po prostu droższa, a sól to sól. Ale to nie tutaj, poczekajcie. Dosypałam sobie soli do mojego podręcznego słoiczka, który jest tutaj, bo właśnie był pusty, dlatego musiałam wspomnieć się, wiecie, opakowankiem. No i co, 180 gramów, wydawałoby się, że dużo. Gramów czy gramów? 180 gramów. Wydawałoby się, że dużo, ale no, to jest koncentrat. Na kilogram. Musi mocno smakować i poza tym jest go kilogram. Także lecimy z tym. Powiem wam, że waga w Thermomixie jest turbo dokładna. Co jest w tym przypadku, wydaje mi się, atutem. Jejku, jak dużo. Zaraz mi się znowu opróżni ten słoik. I tyle będzie z mojego dosypywania, słuchajcie. No ale koncentrat to jest, no właśnie, to jest coś koncentrat, mocnego. Koncentrat, no coś mocnego, no. Jak te kostki, jak sobie człowiek rozdupi ten kwadracik, to też jest mocno słone. I jeszcze ma glutaminę. No. Dobra. Mamy 180 gramów. Teraz 45 gramów białego, wytrawnego wina. Na tym cel mamy jakieś wino z promocji. Tak, to takie jedno z najtańszych chyba, jakie takie było w sklepie, chyba 18-20 zł, no. Można, słuchajcie, też użyć 45 gramów wody. To nie jest tak, że musicie używać wina. Dobra. Półtora łyżki oliwy. I to jest w sumie trochę do kitu. Bo to powinno być w gramach. Dlaczego półtora łyżki? Mam jeszcze teraz uwalić sobie łyżkę? Przecież w tym jest waga. W sensie muszę się do czegoś przyczepić, żeby nie było, że to jest takie, wiecie. Jedna łyżka to chyba 16 gramów. Tak mi się wydaje. Wyciągnę ci łyżkę. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale w ogóle waga się wyłączyła. Nawet jak teraz wleję, to nie będę widziała, ile jest. Jeden. I pół. I teraz zamiast miarki na pokrywę naszego naczynia będziemy nakładać koszyczek, a to oznacza mniej więcej tyle, że teraz się to będzie wszystko tam kotłować w środku. Będzie się mieszać. No i zapewne też... Ojejku, szafka alkoholi. Nie wygląda to dobrze. Więc sprawdzę jeszcze, ale tak. Będzie chodziło o podgrzewanie, więc ja sobie to, słuchajcie, na mojej podstawce przestawię tu. Dlatego, że tutaj, jak zapewne widać, mam okap. No a chciałabym, żeby te, wiecie, wszystkie opary leciały mi prosto w komin, a nie w szafki. Dobra, to co? Zaczynamy gotowanie. Nasze gotowanko już się zakończyło, także sprawdźmy, jakie dalej są kroki. Koncentrat powinien mieć konsystencję gęstej pasty. Ale czy taką ma? Oj! Wyleciało nam trochę. Wybrejało się troszkę. No to było na największej temperaturze, jaka jest. Zdjąć koszyczek z pokrywy naczynia miksującego. Dobra, ja od razu sobie to tam wciapię. Wiecie też, żeby się tym nie poparzyć, bo to jest naprawdę ciepłe. Dodać rozdrobniony parmezan. No tak, zapomniałam o serpu. No i tego parmezanu było 75 gramów, z tego co kojarzę. Ale jeszcze zerknę sobie do cookie dough, żeby nie było siary. Tak, 75 gramów sera. O, ale teraz by mi się waga w sumie przydała. Ale zawsze masz włączyć. Aaaa! Teraz pokażę. O. Proszę bardzo. Dobra, i tu mamy, słuchajcie, tak naprawdę mocno zwirkowany ten ser. Kupicie, to jest akurat z Biedronki, ale taki sam jest w Lidlu. I ja uważam, że to jest mega spoko rozwiązanie. Nawet na przykład jak robicie sobie pizzkę czy coś, to... Po prostu jest to wygodne, że to już jest starte, bo przecież to jest twardy ser, nie? Mhm. Więc samemu się to raczej gorzej trze niż lepiej. Starujmy, bo coś tutaj... No ja tam minus jeden, Kasia, to tam.
więcej niż jeden? Nie, wiesz co, bo przecież używałam go do pizzy. A, mieliśmy otwarty. On już był otwarty. Dlatego wspomożemy się kolejnym. Dobra. Wróćmy do naszego przepisu. Założyć miarkę na pokrywę naczynia. O, tu jest miarka. Czy to się będzie teraz mieszać? Mhm. Tak, więc zdajmy to sobie z kuchni, żeby mi jej, wiecie, nie wytrzęsło po prostu. Nie chciałabym, żeby coś tu się złego wydarzyło. I powiem wam, że w ogóle mega spoko jest to, co mamy pod Thermomixem. Andrzej to Torfone Allegro. I tutaj są wywiercone takie dziurki, które pasują idealnie pod nóżki i dzięki temu nawet jak on się trzącha, to nie lata jak dziki. Mhm. No dobra, czyli teraz ustawiamy obroty na 4 i zwiększamy stopniowo do 8 i to wszystko się dzieje przez 1,5 minuty. Jedziemy z tym. Andrzeju, chcesz to zademonstrować? Widzicie, jak to paruje? I to jest po prostu taka piękna breja. No ładnie, w sensie pachnie spoko. Tak, no pachnie to dobrze. I teraz tak naprawdę, no właśnie, przekładamy to do naczynia, czekamy aż ostygnie. Można to przełożyć od razu do słoika. Ja sobie to przełożę do miski na razie. Chciałabym, żeby mi to ostygło. I część tego zostawię sobie tutaj. Oj, dupa. Część tego zostawię sobie tutaj na wierzchu, a część zamrożę w foremkach, tak żeby starczyło nam to na dłużej. Czy to jest dobre, jak się tak to zje? Pachnie tak po prostu fajną zupą, nie? Taką warzywną. Mhm. Co mi się trafiło, to było po prostu na górze i to się tak nie rozmemłało, ale warzywka. Nic mi nie będzie. To co, przekładamy? Przelewamy. Przelewamy. O, może pokażę wam to w waszą stronę, żebyście zobaczyli, jakie to jest papkowate. Trochę pryszczy, ale nie szkodzi. Wspomogę się oczywiście kopystką, bo jest to bardzo przydatne. Gdyby nie prezentacja Thermomixa, to bym nazywał to szpatułkę. Dobra. Chociaż w przepisach jest napisane, tak, że zgarnij kopystką, więc no, idzie się domyślić, że to jest kopystka właśnie. Zgarnijmy to wszystko, wiecie, żeby się po prostu nic nie zmarnowało. I powiem wam, że ja osobiście mam tak, że nie robię sobie kilku bulionów. Mam zrobiony jeden, wybrałam po prostu warzywny, nawet jak mam robić coś takiego, do czego powinno się użyć bulionu mięsnego, to używam warzywnego i świat się nie kończy, a jedyny dalej jest dobre. Także jeżeli chcecie mieć tych bulionów kilka, to jak najbardziej można zrobić taki, wiecie, z kurczaczkiem. Tych przepisów jest bardzo dużo i one są naprawdę bardzo różnorodne. Natomiast no, nie chcę mieć ich 50 w swojej lodówce, także będę miała jeden, za to w dużej ilości. I będziemy się wspomagać. Potem jak robicie różne zupy czy ogólnie dania z Thermomixa, no to macie napisane właśnie tam, że nie wiem, że jedna łyżka czy tam ileś tam gramów takiego domowego koncentratu. Oczywiście możecie się wspomagać jak najbardziej takimi, wiecie, kostkami rosołowymi, które kupujecie w sklepie. Ale wydaje mi się, że skoro już mamy takie urządzenie, to warto z niego skorzystać, bo to jest po prostu zdrowsza wersja tej skoncentrowanej brei. No, także tak, na tym zakończymy ten film. Nie będę wam już pokazywać, jak przekładam sobie to do foremki, bo wydaje mi się, że nie będzie to nic ciekawego. Bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Dajcie mi znać w komentarzu, czy robiliście kiedyś taką domową kostkę rosołową, czy w zasadzie właśnie taki domowy bulion warzywny. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.